Józef Pius Dziekoński, 1844-1927. Z popularnych słowników, encyklopedii i przewodników turystycznych dowiadujemy się, że Józef Pius Dziekoński był architektem działającym na przełomie XIX i XX wieku. Jednym z głównych przedstawicieli historycyzmu. Ponieważ przez lata uznawano historycyzm za coś wstecznego i nieciekawego, to i dzieła tego zacnego majstra, jak go nazywali współcześni, niestety potocznie uważano za mało interesujące. Warto tę opinię zweryfikować. Tym bardziej, że dzieła tego architekta i jego współpracowników zdominowały krajobraz wielu wsi i miasteczek na Mazowszu.